3 września nowy rok szkolny przywitali także uczniowie katolickiego gimnazjum. Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz i Marcin Witko. Powiem szczerze, że jestem tym troszeczkę zdziwiony, że w tak ważnym ośrodku, jakim jest Tomaszów, o takich tradycjach patriotycznych, narodowych, katolickich, a trzeba było tyle czasu i takiego wysiłku radnych, takiego wysiłku także ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością, żeby w ogóle powołać gimnazjum katolickie, i tyle kłopotów było z lokalem. No na szczęście one się już skończyły, na szczęście jest to gimnazjum, mam nadzieję, że będzie się rozwijało i że będzie kształtowało polskich patriotów, ludzi, którzy będą odpowiadali za swoje miasto, swoją gminę i za Polskę, zgodnie z polskimi tradycjami chrześcijańskimi, narodowymi. To dobra szkoła i dobry prognostyk na przyszłość. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w swoim wystąpieniu podkreślali wielką wartość wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i wiary katolickiej. Odnieśli się do obecnej sytuacji oświaty w naszym kraju. Wciąż wiele się mówi na temat oświaty, na temat edukacji. Najwyższy czas, żeby przestać mówić, a wziąć się do roboty. Dzisiaj z perspektywy tych paru lat możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że gimnazja niestety okazały się pomyłką i należy zastanowić się, by powrócić do poprzedniego systemu nauczania, do klasy, do szkoły ośmioklasowej, szkoły podstawowej. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Na pewno też niewypałem jest to zrzucanie odpowiedzialności państwa za wychowanie, za edukowanie młodego człowieka na samorządy. Nie może być takiej sytuacji, że państwo co i rusz nakłada na samorządy nowe obowiązki, za którymi nie przekazuje środków na ich realizację. I dzisiaj samorządy znowu zastanawiają się, jak tu oszczędzać na oświacie. A chciałbym podkreślić, że każda złotówka wydana wykształcenie młodego człowieka zwróci się po wielokroć. To jest najlepsza inwestycja. I ostatnia rzecz, do której trzeba przystąpić, nie tylko o tym mówić, ale trzeba to zrobić. Koniecznie muszą do szkół powrócić gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne. Wszyscy wiemy, to nie jest żadne nowum, wszyscy wiemy, że profilaktyka pierwotna ma największe znaczenie. Wrzesień to bardzo ważna data, nie tylko z tego tytułu, że uczniowie w tym miesiącu rozpoczynają naukę. Warto też pamiętać i przypomnieć sobie, że 73 lata temu wybuchła II wojna światowa. Pamiętajmy o tych, którzy wtedy oddali życie za to, by nasze dzieci mogły dzisiaj uczyć się w spokoju i mogły bez problemu iść do szkoły. Nie zabrakło również życzeń z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Dzisiaj, 3 września, w tym momencie, kiedy rozpoczynamy rok szkolny, gdy nasze dzieci oddajemy do szkół, gdy my patrzymy na to, jak nasze młode pokolenie rośnie, składam państwu wszystkim najlepsze życzenia. Najlepsze życzenia, byście się o swoje dzieci nie martwili i byście byli pewni i spokojni, że szkoła, do której ich oddajecie, że nauczyciele, w których ręce tych młodych swoich, młode swoje pociechy oddajecie, to są właściwe ręce i to jest właściwa szkoła. Nauczyciel musi mieć zaufanie rodziców, a rodzice muszą mieć pewność, że nauczyciel będzie prowadził ich dzieci we właściwym kierunku. Tym kierunku, z którego wszyscy wyrośliśmy, tym, który jest charakterystyczny dla wartości narodowych, patriotycznych, chrześcijańskich, bo taka jest Polska i chcemy, żeby młode pokolenie właśnie takie było. Wszystkim państwu, nauczycielom, rodzicom i wam, uczniowie, a którzy wracacie po wakacjach do pracy, życzę na ten nowy rok wszystkiego najlepszego. Nie sposób złożyć życzeń tym najmłodszym, tym dzieciakom, młodzieży, która rozpoczyna dzisiaj nowy rok szkolny. Aby wam wszystkim starczyło determinacji, sił przez cały rok, byście wzbogacali swoją wiedzę o wszelkie nowości, o wszelkie tajniki nauki. Drodzy nauczyciele, wam życzę spokoju w pracy, oby nikt za bardzo nie pastwił się nad oświatą w rozmaitych dodatkowych rozporządzeniach, które wam przysparzają więcej pracy,
a zabierają możliwość poświęcenia więcej czasu dla dzieci. Zdaniem PiS oświata znajduje się obecnie w nie najlepszym stanie. Posłowie partii zwracają uwagę, że język polski, religia i historia powinny odgrywać ważną rolę w życiu każdego młodego człowieka. Uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej.